bardzo dużo wszyscy tutaj daliśmy od siebie, podzieliliśmy się jedzeniem, jest tutaj darmowy bufet, można skorzystać z lokalnych produktów. No, dużo się pięknych rzeczy dzieje. Dziewczyny naprawdę same przygotowały, jestem pod wrażeniem tutaj gości i jej organizacji. Całkiem inny nastrój, właśnie jak pani jeździ na jarmarki, to wie, że całkiem inny jest nastrój, całkiem inna atmosfera. Bardzo piękna inicjatywa, tym bardziej w dobie internetu, gdzie ludzie się tylko kontaktują przez SMS-y, internet i Facebook i tak dalej. Takie spotkania no, są piękną sprawą. W sobotę 25 sierpnia w Kamieńcu Ząbkowickim z inicjatywy Małgosi Kuś odbył się piknik pod nazwą Poznaj swojego sąsiada. Jak sama organizatorka twierdzi, koszt organizacyjny całego przedsięwzięcia to jedynie 100 zł na plakaty. Cała przestrzeń zabudowana została wspólnymi siłami, darowiznami, sąsiedzkim wsparciem oraz kreatywnym wykorzystaniem materiałów odzyskowych. To co było do zjedzenia i wypicia to również dary z rodzinnych ogrodów i gospodarstw. Wszyscy dzielili się tym, co mają najlepszego. Pomysł zaczął się od tego, że jestem tutaj 5. rok i wróciłam z wojaży. W różnych miejscach byłam, troszeczkę podglądałam. Przyjechałam tutaj, założyłam swój własny ogródek ekologiczny. Zobaczyłam mniej więcej, jakie są nasze potrzeby. Nie jest do końca to wszystko łatwe, gdyż mamy wymieszane bardzo rozumienie, jak uprawiać swoje własne ogródki. Co to znaczy żyć samowystarczalnie? Co to znaczy dbać o własny lokalny produkt? Czym to jest tak naprawdę dbanie o własny lokalny produkt? Jak niesamowicie ważne to jest. Więc jakby po 4 latach takiej pracy tutaj, próby jakby kontaktowania się z naszymi tutaj lokalnymi gospodarzami, gospodyniami, bym sama też miała dostęp do zdrowej żywności, zajęło mi to trochę czasu i miałam te różne przemyślenia właśnie, że chyba powinniśmy się wszyscy tutaj zjednoczyć, ponieważ jeżeli się zjednoczymy, będziemy mieć więcej siły, by móc właśnie zadbać o te nasze gospodarstwa lokalne, tą zdrową naszą żywność, żeby móc naprawdę kupować bezpośrednio od rolnika, ale przede wszystkim najpierw musimy się dowiedzieć, że istniejemy, gdzie jesteśmy, w jakich miejscach, więc to wydarzenie ma na celu połączyć nas wszystkich, dowiedzieć się o sobie, poznać siebie jako właśnie sąsiada i teraz dopiero to jest pierwsze wydarzenie, gdzie będziemy próbować właśnie teraz wspólnymi siłami dopiero budować. Tak więc to jest dopiero zapoznawcza jakby impreza, by móc teraz usiąść razem wszyscy i jakby podjąć decyzję, co robimy w tej naszej Kamieńcu, w tych naszych okolicach, by móc właśnie zdrowiej żyć, by móc pilnować tego, tych naszych upraw, ale także, no, także rękodzieła, żeby móc jednak przywrócić to, co kiedyś. Zadbajmy o siebie. Na apel Małgosi odpowiedziało wielu sąsiadów i znajomych. Pomysł jest rewelacyjny, impreza jest naprawdę świetnie zorganizowana, super dograna. Jeśli chodzi o jakość imprezy, 100%. No chyba fajnie, kiedy sąsiedzi się poznają tak blisko, a nie siedzą w domu przed telewizorem. Myślę, że jest to bardzo dobra inicjatywa, dlatego że jesteśmy blisko siebie, a się tak naprawdę nie znamy. Jest to możliwość poznania siebie i swojego sąsiada. Widzimy tutaj piękne warzywa, wszystko ekologiczne. Co to znaczy ekologiczne? To znaczy uprawiane bez zastosowania środków chemicznych, bez nawozów sztucznych, bez chemicznych środków ochrony roślin. Da się? Jak najbardziej da się. Ja się tym zajmuję już prawie 30 lat, także wiem co mówię. Tutaj widać po moich plonach na stole, że się da. Jestem bardzo mile zaskoczony poziomem tej imprezy, jakością, połączeniem sztuki z ekologią. Chciałbym też na moim siedlisku zrobić kolejne spotkanie w tym cyklu, ponieważ bardzo mi się podoba ta impreza. Chciała bardzo otworzyć sobie tą harmonię, a pomagaliśmy jej i sąsiedzi. Mamy wspaniałych sąsiadów, wspaniałych tutaj ludzi. No to są też przyjaciele koła gospodyń wiejskich, którym ja oczywiście też śpiewam. To jest najważniejsze, że sąsiedzi wyszli, obiadu nie gotują, tylko przyszli tutaj się poczęstować, zobaczyć, posłuchać. Piękna sprawa. A przy okazji mogą się pochwalić tym, co robią na co dzień? No oczywiście, pewnie, że tak. Przede wszystkim pochwalić się tym, co robią na co dzień, jak im się to podoba, jak im się to widzi, w ogóle sam pomysł, to jest ekstra. Wszystkie panie siedzicie w domu i pieczecie takie ciasta i jest okazja, żeby się tym pochwalić. Tak, tak. Ale jak widać, ciasto szybko znika. Znika, znika. Kupują. Uważam, że Małgosia miała świetny pomysł, bo rzeczywiście w tym gronie Kamieńca nie znamy się do końca. Nie znamy lokalnych artystów. Małgosia jest w sumie taką największą artystką w Kamieńcu. Także myślę, że impreza jest jak najbardziej udana i na temat. A przy okazji na pewno jakieś pewne zaskoczenie, że mój sąsiad potrafi zrobić takie rzeczy. To zapewne. Mój sąsiad zaskoczony właśnie, że potrafię zrobić takie rzeczy. Ale to pani przygotowała? Tak, to są moje dzieci. Wydaje mi się, że takie spotkania budują fajniejszą atmosferę. Fajnie. Czyli Małgosia dobry pomysł miała? Świetny pomysł. Brawo dla Małgosi.
przed chwilą były takie dwie panie, idą, tak się spotkały, mówi, znamy się, skąd, z Ogólniaka, jestem 55 rocznik, 56. Wie pan, no więc takie coś, gdzie nie da się tak, prawda, w innym miejscu zorganizować. No maliny z doliny, z jakiej doliny? Z Sulisławic, to jest taka mała wioska za Ząbkowicami Śląskimi. I zawsze się mówiło, że to jest taka w dolinie wioseczka malutka i mamy tam maliny, ekologicznie je uprawiamy, staramy się, żeby było jak najbliżej natury i robimy to rodzinnie. Fajnie, że się jednoczy tutaj właśnie sąsiadów, ludzi okolicznie działających lokalnie, także to jest jakby bardzo fajna sprawa i bardzo nam się to podoba. Każde nasze działanie w naszych ogródkach jest też bardzo cenne i bardzo ważne i możemy naprawdę tym małymi kroczkami albo zniszczyć, albo zbudować lepszą rzeczywistość tutaj dla nas, dla zwierząt, dla roślin, no dla naszej społeczności. My tam byliśmy, miód i wino piliśmy. Kto nie był, koniecznie musi odwiedzić Małgosię Kuś i jej sąsiadów, bo jak widać, naprawdę warto.